No hej, witam was w kolejnym odcinku z Life is Strange. Słuchajcie, w poprzednim w komentarzach mówiliście mi, że jest dziwnie bez dźwięku i że tutaj jest tryb streamera i żebym sobie to sprawdziła. Ja wprawdzie jak szukałam sobie po opcjach tego, to za pierwszym razem tego nie znalazłam. Ale być może jest i być może macie rację, więc wejdę sobie tutaj w ustawienia i sprawdzę, bo być może gdzieś to tutaj jest, a ja jakimś cudem to pominęłam. Styl czcionki, nie to czcionka, to jest font, nie czcionka. Ten Windows w ogóle z tą czcionką to jest masakra, tak? Jestem ex-grafikiem, więc się czepiam takich rzeczy. Filtr kolorów, sterowanie. Włączmy wyciszysz muzykę na licencji podczas rozgrywki na platformie streamingowej. Dobra, czyli jest ten tryb streamera. To bardzo dobrze. To w takim razie bardzo dobrze. Nie muszę się męczyć i możemy sobie jakieś tam dźwięki w tle słyszeć, więc lecimy sobie to zastosować w takim razie. I muzyka w tle jest na licencji, więc i tak jest głucho i cicho. Ale dobra, udało się, znaleźliśmy to, więc dzięki za informację, więc skoro już tę sprawę mamy załatwioną, mamy wyłączone dźwięki, które są na licencjach, możemy kontynuować naszą przygodę. Poprzedni odcinek zakończył się tym, że purchle było niegrzeczne i wybiegło sobie gdzieś w dziwne miejsce. Te purchlaki. A, to znowu taka scena. I słuchajcie, pominęłam ten wstępnik dlatego, że już to ogrywaliśmy, że już to było w poprzednim odcinku, wybory zastosowałam takie same, jeżeli jakieś tam były. No i patrzymy sobie, co tutaj wyszło. A, jest ten z twoich sąsiadów zmienił status związku. Riley jest teraz singielką, skarbie, jestem z ciebie dumna. Auć, Mac. Maisel? Nie wiem, co znaczy Maisel. Z radością informuję, że uzyskaliśmy nowego członka personelu w Czarnej Latarni. Cieszę się, że cię mam, Alex. Może mogłabyś nawet nauczyć Gabe'a kilku rzeczy. Hej, mogłabym mnie nauczyć więcej niż kilku rzeczy. Mogłaby, nie rozumiem. Dobra, z niej kumpela. Cieszę się, że w końcu jesteś, Alex, Jason Pike. Okej, no dobra, no to lecimy, musimy coś zrobić. Z tego co wiem, drzwi wejściowe, zawiadomienie o własności prywatnej, więc lecimy sobie pooglądać, co my tutaj ciekawego mamy. Czy ja mogę biegać? O, mogę biegać, super. Czytaj, i co my tutaj mamy? Zakaz wstępu, to miejsce to własność prywatna. Tylko autoryzowany personel Typonu ma tutaj wstęp. Intruzi będą ścigani sądownie. Czyli my, że tutaj jesteśmy, to będziemy ścigani sądownie? Jest tak dobrze, że możemy biegać tutaj. Ja tak nie lubię, jak oni się tak wleką. Nie, zdecydowanie nie. Gotowy do pracy? Czy masz za sobą kask ochronny, robocze obuwie ochronne, wytrzymałe rękawiczki, kamizelkę odblaskową, pozytywne nastawienie? Nie, nie mam nic z tych rzeczy. I idę sobie zobaczyć, co tutaj jest dokładnie, bo być może coś mamy tutaj interesującego. Zdajesz sobie z tego sprawę, póki nie widzisz tego z bliska. Jeju, tak trochę creepy, co ona mówi. Zombie. A zawiadomienie z kopalni. Thank God Gabe got a hold of them. Czyli tak, wydaje mi się pewnie, że gdybyśmy nie powiedzieli o tym, że ten mały tutaj purchlak idzie, to pewnie byśmy mieli wysadzanie i musielibyśmy się ścigać z czasem, jeśli chodzi. Tam jest jakaś otwarta brama, ale tutaj mamy z drugiej strony drzwi wejściowe. Więc ja nie wiem, czy mam iść otwartą bramą, czy drzwiami wejściowymi. Jest to dla mnie zagadką, no ale lecimy. I mam do was apel. Ponieważ już zdarzył się kolejny taki komentarz. Kochani, nie komentujcie moich wyborów. W sensie ja sobie czasem tak ględzę na tych nagraniach. O, ciekawe, czy to dobry wybór, może tamten był dobry. Ale absolutnie, jeżeli w to graliście, nie mówcie mi, tak, podjęłaś dobrą decyzję. I w ogóle wydaje mi się, że to dobre. Bo to są spoilery. Ja nie chcę mieć spoilerów, ja nie chcę wiedzieć. Ja sobie gadam do siebie, zastanawiając się, wiecie, sama ze sobą sobie gadam, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie. Natomiast to nie są pytania, na które odpowiadacie, bo
wiecie, ja bardzo lubię zaskoczenia, ja uwielbiam nie wiedzieć, bo to mi daje możliwość takiej szczerej, prawdziwej, naturalnej reakcji. A na moim kanale to jest, czy tym, czy głównym Scarlett, jest to dla mnie totalnie ogromnie ważne, żeby nie spoilerować sobie, więc nie piszcie mi proszę takich rzeczy, bo to jest już sugestia, jeżeli ktoś ci napisze, że no podjęłaś dobre wybory, to ty już wiesz, że podjęłaś dobre wybory, czyli że mogła być gorzej, rozwinięta historia, czyli już wiesz, że wiecie, że tutaj coś się mogło potoczyć inaczej i w ogóle i no to jest spoiler. To już mi sugeruje, a ja bym chciała na koniec wiedzieć, czy sama się zaskoczyć, czy to były dobre wybory, czy nie, albo ewentualnie później sobie przejść grę drugi raz, rozumiecie? Więc błagam was o to, żebyście naprawdę przemyśleli 10 razy, czy chcąc dobrze, przypadkiem nie spoilerujecie mi dalej gry, no bo to nie będzie dla mnie pasjonujące, jak już będę wiedzieć co i jak i szczerze mówiąc odechce mi się tak naprawdę grać. Powinnam nie czytać komentarzy, wiem, bo czytanie komentarzy to czasami jest właśnie zabójstwo, ale z drugiej strony jak nie czytam komentarzy, to ja wtedy nie wiem co tam wy mi mówicie, co sugerujecie, na przykład o tym trybie streamera, żebym jeszcze raz poszukała, że on tam gdzieś jest, bo ja byłam przekonana, że nie ma, a się okazało, że faktycznie jest, tylko ja byłam ślepa, więc no... Fajnie, jakbyście komentowali te bieżące wybory, albo na przykład napisali, nie wiem, no ja bym wybrała tamto, bo coś tam, albo o, ciekawy wybór, coś tam, wiecie, to co aktualnie oglądacie, nie odnosząc się do tego, co będzie dalej, jeżeli znacie tę grę. Będę wam mega za to wdzięczna, bo to nam trochę serię ułatwi, no i wam będzie się potem lepiej to oglądało. Oczywiście ja wiem, że wy nie piszecie tego ze złośliwości, czy coś tam, absolutnie wiem, rozumiem, że też możecie być podekscytowani i tak się wam wyrwie, ale naprawdę to jest mega taka prośba ode mnie i będę super wdzięczna. Będę super wdzięczna, jak mi właśnie... Nie będziecie tego spoilerować. I tak, lecimy sobie tutaj. No tu chyba drzwi wyjściowe w takim razie. Spójrz. A jak ja mam tam wejść? Nie tędy? To którędy? Zbadaj, gdzie poszedł Ethan. Czyli gdzieś jeszcze muszę iść, ale strasznie mam tutaj... ciemno. Rozgrywka. Jest to jakaś kalibracja? Obraz. Kalibracja. Tryb wyświetlania w oknie bez ramki. Kinowa jakość grafiki. Ustawienia zaawansowane, edytuj, synchronizacja, skalowanie rozdzielczości, obrotne skalowanie, kinowa, fajnie, super. Nie ma tutaj, o Jezusku, nie ma tutaj kalibracji jasności, bo strasznie ciemno i nic nie widzę. Ach, tu są wszyscy. Once Ethan's safe, I'll raise one too. Pijemy za zdrowie Dalukana, który w tym miejscu 30 grudnia 2008 roku wydostał nas z piekła. Wagony towarowe. Probably not as fun to ride in as they look. Okej. Come on, Ryan. Everyone is depending on you. Ryan won't let his fear get in the way. I'm glad he's here. Alex warned me. I could have stopped this. Such a fucking fuck up. Gabe cares about Ethan so much. We have to find him. Dobra, no to lecimy. Imagine being trapped down there. Or actually. Idziemy tam. What happened here? Massive cave-in. Bunch of trapped miners, all nearly died. Jed led the whole team back to the surface. God. Yeah, that's the day Foreman Jed became local hero Jed. And then Typhon closed up this site, basically bought Jed the Black Lantern. Huh. Same logo. Did Ethan base his comic on this place? A ty dopiero teraz na to wpadłaś? Przecież to było od razu wiadomo, że to jest ta kopalnia. No teraz będziemy okay. Musieli szukać tych nieszczęsnych. Okay. If the wall is an illusion,
rzeczy z komiksu. Matko. To jest ten zombie. Tak? Nothing obvious. Maybe we should... Notice anything? No shit. I'll be damned. The whole story is about Ethan's character breaking into a monster stronghold deep underground. Sounds like the mind of me. Does it show where he went? Not sure. The comic ends with the monster hunter climbing a watchtower, which shows him where to go. There. The silo. I bet that's the tower. That's where he went. You're a genius. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you want to take a crack at unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the processing building. If we can find a way in. Let's take a look then. Okay. Ethan based his comic on this place. Maybe I should compare his drawings with other stuff in the area. No, na pewno z zombie. So if the zombie is here, then... I to jest ten zombie. If Ethan really followed the path in his comic, finding him just became a lot more doable. I skoro tu jest zombie, no to wiadomo, że poszedł gdzieś... Tu. Wait, so did Ethan? Oh man. I think there's like a side door back there. I don't know. You can guess there might be. Give me a hand. Okay. Dobra, jestem za pierwszym razem, wiedziałam, o co chodzi. You figured that out from a comic book. Cały czas tutaj jest o tych wszystkich kaskach i w ogóle ja nie wiem, ja się boję tu wchodzić. Jezus Maria, Boże drogi, i ten typ urchlaków wściekły, co cię tutaj poniosło? Masakra. Ethan must have come through here. How did he get out? On się wspinał na coś. O, teraz już biegać nie możemy, muszę chodzić. O, telefon. I'm 100% sure that if I picked up the receiver, there'd be like a demon voice on the other end. To by było fajne. Z chęcią bym coś takiego zagrała. W ogóle wiecie ile jest. Przynajmniej tak się dowiedziałam. What? It's a long shot, but there's a couple disconnected wires in the box. A red one and a blue one. Okay. Ja nie chcę brać udziału w czymś takim. Ja nie chcę podejmować takich decyzji, już mi zatkało. Zepsuł mi chłop ten textbook. Okej, będę. Zepsuł mi gadanie, bo w sensie jest bardzo dużo takich gier z takimi wyborami, takich bardziej nieugranych. Które z chęcią bym tutaj nagrała. Also, kind of scared to push any of the buttons. Nie, nie, tędy, kochana. To są jakieś schody.
I tu jest jakiś gruz. Co to jest pudełko śniadaniowe? Aha, tu jest dalej to pudełko śniadaniowe. Nie no, tego nie było w komiksie. Tylko ja wolę sobie tutaj pochodzić. Nic nie widzę w ogóle, czy ona nie może mieć jakiejś latarki. Zaraz przestawiać ustawienia monitora będę musiała. Nie wiem, jak to będzie na YouTubie, ale ja po prostu na swoim niewiele widzę. No tak, no to są te schody, no to wiadomo było. Ethan must have gone upstairs. Pretty sure Ethan climbed these stairs. Okay, but then how did he get out of here? Aha, mogłam jej posłuchać, bo ona coś tam jeszcze mówiła. Trudno. Chcę komiks. No tak, no te schody. Wychodzimy tymi schodami na górę. Są jakieś drzwi, a tu mamy znak. Pewnie znowu o tych hełmach, tak? We passed caution like an hour ago. Idziemy jeszcze tutaj. A w sumie to nie wiem. Tutaj mamy tylko i wyłącznie to, i że poszedł do góry. I skoczył gdzieś. Jezusku, co on tu porobił? Not in the comic. On skoczył skądś. W sensie może nie stąd, ale... The silo. We're getting close. No to jest to. Ja pierdzielę, co za purchle wściekłe. Jezus Maria. Tak dobrze, że ja nie byłam takim dzieckiem nieodpowiedzialnym. On skoczył, żeby się tego złapać? Ethan made the jump from here to the conveyor belt. Oof. Think I'll find another way through. Looks like Ethan climbed the conveyor belt out to the silo. Yikes. I tylko tyle komentarza. You figured out the door. Yeah, turns out you gotta open it. Who knew? The wonders never cease. Tylko jak ja mam się stąd wydostać dalej? Wasn't in the comic. W sensie, bo ja naprawdę nic tu nie widzę. Będę narzekać po raz setny, ale jest to tak ciemno tutaj. I ona nie biegnie już. Biegnij! Żebym ja w ogóle wiedziała, gdzie ja idę. Jest jakieś pudełko śniadaniowe, tu jest nie wiadomo co. Let's hope omens aren't really a thing. Martwy kruk. Materac. Worse than sleeping on the ground. Dobra. To idziemy tutaj. Nie możemy sobie wziąć tych kombinezonów czy coś? Jakichś ochronnych? Nie wiem, boję się, że coś tu się rozwali zaraz. A na pewno się coś tu rozwali. To nie może być takie proste. What took you so long?
You never forget how to break a lock. It's like riding a bike. Where to next, Alex? Ja nie mogę. To purchle powinno dostać potem zakaz na egzystencję w ogóle. Ten jej uśmiech. No tak, no musimy się tu wspiąć. Tylnia brama twierdzy. Feanor looks out from the watchtower and spots the secret entrance to the stronghold. If we can just... There. That's where he's heading. That's by the ravine. Shit. Let's go. Coś tam się dzieje. On powiedział shit, więc to znaczy, że coś tam jest grubego. Okej. Co tam jest grubego? Czy ja chcę wiedzieć, co tam jest grubego? Nie wiem, czy chcę. Możliwe, że nie chcę. We close? Think so. Ethan! 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 Gdzie my idziemy? Aha! Już wiem, gdzie my idziemy. O ja pierdykam, Jezu! Alex! I'm scared! Ethan, I'm coming for you, buddy! Wait. Hold on. Ethan? Kurchle! You okay? Jak ty tam wszedłeś? Wyszedłeś? Przecież on wpadnie z tego. To trzeszczy. To pęka. His fear is so strong. If I get near it. It's no good. We're too heavy. O nie. My nie jesteśmy tu heavy. Shit. What about me? Alex. Nie, nie jestem. No nie przywiążesz nas do czegoś. Remember how I taught you how to anchor a belay? Awesome. Show me. Jezus. O Jezus, mnie skręca. You okay? Honestly? No. That feeling makes sense. Do me a favor though. See if you can breathe. Great. As long as you keep doing that, everything's gonna be fine. Co za tekst? Alex, can you make eye contact with me? I'm gonna tie this rope around your waist. The other end is tied around your brother. He'll use that stump as a fulcrum to feed rope your direction. Follow? So far. Awesome. Ale nie skończy koniecznie. Remember, slow is steady. Steady's fast. Piece of cake. Piece of cake. Nie, niekoniecznie. Jeszcze jak ja to będę musiała klikać coś, to przecież wiadomo, że spadniemy. Nic, nie chcę nic klikać. Nie będzie coś głupiego tutaj, będę musiała robić i spadnę stąd i wszyscy umrzemy na koniec. Halo. Wróć się. Nie jestem znana z refleksów w grach. Hang on, Ethan. I'm coming.
You got this, Alex. Go back! You'll get hurt! I'm not gonna get hurt, and neither are you. Jakaś policja mi jeździła, więc musiałam cięcie zrobić. Jezus, ja bym... Wiecie, jaki ja mam olbrzymi lęk wysokości? Ja się boję przez okno patrzeć. Ja na balkon nie wychodzę. A teraz ja w grze chodzę po jakimś badylu nad przepaścią. Mnie nawet widok czegoś takiego w grze stresuje. Hey, Ethan? I'm here to help, okay? No! Get away! Nie będziemy nigdzie iść. No nie, ten strach. It's too much. I have to get him to chill out. Ethan, I need you to calm down. Can you breathe for me? I should never have come out here. Nie byłeś, jesteś głupim portfrakiem, niewdzięcznikiem. Okay, hey, focus. Talk to me. You want to tell me how you got out here? I was trying to cross to the other side. A log fell. Mm-hmm. It's fine. It's okay. Let's talk about what comes next. Gabe's got us. We're not gonna fall. He's got the other end of the rope. No, I can't move. If I move... You're not gonna fall, buddy. It doesn't matter. He's not making any sense. I need him to calm down. We can't stay here, Ethan. We have to- It'll see me! If I move, it'll see me! What's gonna see you? You don't understand. He's right. I don't. I can't help him if I don't understand what he's afraid of. And the only way to understand is to feel what he's feeling. Oh, fuck. I can't believe this is happening. Hello. I can do this. I can do this. Shit. Oh my God. What's happening? It's like I'm seeing the world through his eyes. Co za pa- co, co to jest? I thought I could hurt the monster, but it's hunting me. I'm not just feeling what Ethan feels. I'm seeing the world like he sees it. Ma jakieś problemy? Ten chłopczyk? I brought all this stuff. None of it will save me. Mike Gordon wouldn't be afraid, but he's just a story. This is real. Okay. He's not afraid of the fall. He's afraid of... Can't let it see me. It can't be real. Oh, it's pretty fucking real. Grubo. Hey, I see it too, Ethan. The monster? I see it too. And I'm just as scared as you are. But Ethan, we're safe. You know why? It can't see me. Bangle of vanishing, just like Ninth Warden. I thought that was just a story. Hell, some stories are true, like monsters. So, you're gonna hold my hand, all right? As long as you're touching me, you're safe. Aha. Średnio mnie to przekonuje, ale ja nie jestem purklakiem. Nie lubię komiksów, więc... It's okay. Dobra, purchle się rusza.
don't look down, okay? We'll be done before you know it. Well, cóż. Ale czemu to Gabe nazywa se kurę, ja tam to tylko stoi? Ja tak po kroku muszę iść? Ja będę za godzinę iść? Oni nie mogą iść normalnie? Do you think the log will break? Don't worry. I got all the way across before, remember? It could still break. Shit. Czy ten klik na tam powinno wybrać tą pierwszą opcję? Sobie kawę zrobiła w tym momencie, jak oni przechodzą przez nakłody. No ale wiem, emocje. No jeszcze powinno być trzecie pytanie i... No dobra. Uhu. Co za akcja? Gruba. Wciul gruba. Okej. Okay. Z czego się śmiejemy? O, nasz brat chyba będzie płakać. O. Jakiej syreny? Dlaczego wyje syrena? Przecież mieli nie eksplodować nic. Okej. Okej. Okay. Czy już nie ma braciszka z nami? Szkoda. Znaczy nie, żebym jakoś go specjalnie lubiła, ale teraz będziemy mieć depresję. No, ogólnie wiecie, będziemy się źle czuć. O, jak muzować nie będę. Dobra, i teraz tak, Alex powiedziała Gabe'owi o planach Ethana, to mamy tutaj 50-50, powiedziała Riley prawdę o bójce 65, powiedziała Gabe'owi o swojej mocy 69, czyli takie standardowe decyzje podjęliśmy. Alex uścisnęła rękę Gabe'a na moście, a 95 przytuliła. No, ja jestem raczej człowiekiem ostrożnym i nie lubię się tulić z ludźmi, z którymi nie miałam więcej wspólnego. Zachęciła Riley, by była szczera podczas swojej rozmowy, złożyła gnomowi fajne okulary przeciwsłoneczne 81%, uraczyła się piosenką w sklepie z płytami 56.
Był głuptasem, był kozakiem 56, Alex dawała czadu z Gabe'em na gitarze, zmiotły 94, przyglądała się jak Gabe improwizował. Dowody, że Gabe nas szukał. Pesymizm względem Haven, czyli tutaj byliśmy takiej, powiedziałabym, w mniejszości. Czy nigdy nie była... Kaleką powiedziała Gabe'owi, że kocha swoją gitarę. Okej. Okay. Czynów Alex w roli kelnerki 86%. Te pokonała Alex w grze z szafą grającą. Riley zerwała i Ducky zjednoczył się ze swoją ulubioną whisky. Dobra, czyli właściwie byliśmy w większości z tymi decyzjami, czyli nic jakiegoś takiego super odkrywczego. No z tym bratem dowiedziałam, że coś będzie, ale raczej myślałam, że w kontekście takim, że ten brat coś odwali, no i potem będzie trzeba stawać po jakieś tam ze strony, więc gdybyśmy cały czas coś na niego, wiecie, narzekali czy coś, to że potem by stwierdzili, że my po prostu tak o nim gadamy, bo go od początku nie lubiliśmy, nie? Więc bardziej myślałam, że w tę stronę, a nie w te, że oni go tam, no... Pozbędą się go, że tak powiem. Lecimy z następnym rozdziałem. No ciekawe zakończenie. Ciekawe, smutne bardzo. Smutne, bo ona jest samotna bardzo, ta bohaterka, więc pozbycie się tego brata, no takie mocne. No cóż. I'm not big on speeches. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. Jednak go nie ma z nami. Faktycznie. I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before. Till he came along. Ojeju, teraz wspominki. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was 2 years ago. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Fajny policjant. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people. But I only remember him. And then he said, I know! That's why the K is silent. Then the fifth time... He cared about everyone. He was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is he came into this bar as a stranger. But he left it as family. Guess that's that then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish that it wasn't an accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. And now...
Now Gabe's dead. That was my shift. If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister. Alex heard the whole thing. Well, I didn't hear Gabe make the call. But he told us he got through. No, ja nie kojarzę rozmowy też. Może zapomniałam, ale... Then I'm inclined to believe him, Mac. What are you saying? I'm not saying anything. Just, I didn't get a call. Draw your own conclusions. All right, folks. Nie, no nie sądzę, żeby tamten spowodował śmierć Gabe'a. Review the sequence of events. Son. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying. Pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. Look, I told you there was no call to miss. Hey, maybe the call got dropped. Or shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. You watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time. Stop it! Stop it now! This is not the time or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure, I'm sorry. It's not. Look, I'm just. No, ja nie kojarzę, żebym słyszała tej rozmowy, więc. I'm not the one who killed him. Aren't you though? What the fuck did you just say? Ryan, back off. Oh, I'm just saying. I thought I heard that you were the one. You shut the hell up. No. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right. Fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Why not That's you? It. Wake's over. Everyone out. Alex? A to ta. Ona jest ponoć z wcześniejszego Lisa, ale ja totalnie te piary nie kojarzę. Naprawdę grałam, ale nie kojarzę jej. Fuck those guys. Ona mi bardziej po prostu Chloe przypomina, jakąś taką mniej alternatywną, ale nie kojarzę w ogóle jej motywu w Life is Strange. Nie wiem, kim ona była dokładnie tam. No, ale nieważne. Are you okay? Bo to nie jest jakoś istotne, żebym ją pamiętała. God, no. I'm a fucking wreck. It's not your job to keep it together. Thanks. Do you... It's messy, but... Do you want to come in? Sure. No, smutne strasznie. Cóż mam wam powiedzieć, no. No, smutne wydarzenie dla tej naszej typiarki. You play guitar?
Sort of. It was a gift. From Gabe. Cool. Gabe would try to pop wheelies outside the record store to make me laugh. Never worked. Till he wiped out. That was hilarious. Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Wish I could have seen it. Ale tak, a propos tego, kto jest winny śmierci Gabe'a, no to purle jest, no. Ja będę straszna z tym, ja wiem. I pewnie zostanę zjedzona, szczególnie przez rodziców dzieci. I w ogóle, że bo to dziecko i nie myśli. No, no tak, no ja wiem, no nie myśli, bo to dziecko. Ale gdyby purle tam nie poszło, nic by się nie stało, no. Ale to tak można się obwiniać i obwiniać, nie? Bo równie dobrze Gabe mógł powstrzymać tu purchlę, skupić się na tym, żeby ona faktycznie tam nie poszła, a tego nie zrobił, nie? No ale... We took this a year ago. We... Uh-huh. Co tam zobaczyłaś? No way. I can't... Czego? He actually kept it. A jak się popłakała. Sorry. I just need a minute. Yeah, no problem. Calm down, Alex. You're fine. Fine. Whatever that bottle made her think of, it really messed her up. I wonder if I could help her the same way I helped Ethan. I need to feel her sadness to figure out how to help her. Ale jest fajnie zobrazowane te emocje wszystkie. O Jezu. Now I can find out what's really going on with Steph. Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the worst! Can't believe I have to stay in this stupid town. I think we both know you could have beat me if you really wanted to. So you're welcome. Bullshit. Niewiele z tego wiemy. Damn it, fucking overpowered blue meteor. Aww, is your controller broken too? We're playing until I win. Then I'll be crashing here tonight. Ciekawe. What are they called again? Don't shit on my yard! They're amazing! Their guitarist has one arm. Badass. Dude, give it up. I already booked a bus ticket. Wait, hear me out. One more game. If I win, you have to stay. If you win, I'll cover the ticket. You just lost 50 bucks. Wait, hear me out. One more game. If I win, you have to stay.
Wait, wait, hear me out. One more game. If I win, you have to stay. Dziwnie. Co jeszcze muszę tutaj sprawdzić? Nie widzę nic tutaj takiego innego. Aha, coś takiego jeszcze. Here's to your new job at the station. Oh, didn't I tell you? I'm not taking it. Oh. I move to Denver next week. You what? Oh. I think I know enough to help her now. Byli bardzo blisko. Lecimy od razu z pomocą. I can't believe he's gone. Yeah. He's the whole reason I'm still... I'm sorry, Alex. Don't mind me. Want to get a few matches of Dino Racer in? Could be a nice distraction. No thanks. Tylko to jest najgorsze, że to my musimy pocieszać wszystkich. A to jest jakby jej brat, nie? Quick match. O Jezus. Did Gabe tell you we played? I just had a hunch. Yeah? Well, you're right. I don't really think it's a great time. Fine. First to 5 points? If you say so. Jezu, ja muszę nimi grać? So, how often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. You must be pretty good then. Ja nie dam rady w to grać, tak. You were in a band, right? Yeah. What'd you play? Drums. How long did you play with them? Too long. Gotcha. Granie na PC-cie w to jest po prostu koszmar. 5 points. That's game. Yep. Big shocker. Oh, hey, at least you played your best. I mean, that obviously wasn't my best. No. I get it. I mean, this is a tough game. Requires skill, timing, and the will to be a champion. Oh, is that how it is? Wait, hold on. The crowd is really picking up on my energy. We love you, Rose! Strip socks! Okay, fuck you. I want a rematch. Ja nie chcę. Ja nie chcę, to się ciężko gra. I'm actually trying this time, so you better focus. I am focusing. Good. Wouldn't want you to get distracted or anything. Certainly not. Ja nie chcę w to grać już! Jezu! Greatest Northwest band of all time, go! Are you trying to distract me? Oh, of course not.
Ja nie chcę w to grać. To jest za trudne. Patrzę sobie na nagranie i mam go naprawdę bardzo dużo, bo ponad godzinę, więc muszę to jeszcze pociąć, wiecie, ogarnąć, więc muszę już kończyć. Natomiast mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Oczywiście zapraszam was na kolejne materiały na kanale Game Scarlet, ale też na mój główny kanał Scarlet. Trzymajcie się cieplutko, klasycznie, standardowo i cześć!